Zapytałem was, czego chcecie więcej na tym kanale. Większość z was odpowiedziała, że brakuje wam ćwiczeń. A więc dziś 8 ćwiczeń, które powinniście wykonywać codziennie. Zapraszam. Właściwie do pierwszego w ogóle nie potrzebujecie gitary, więc na razie ją odkładamy. Uruchamiacie sobie metronom. Możecie to zrobić wpisując w Google metronom, nawet na telefonie, tak jak tutaj. Ustawcie sobie jakieś wysokie tempo, na przykład 100 lub 120 i waszym zadaniem będzie spróbować wybić ten rytm. Wydaje się proste. Spróbuj. Ok, jeżeli ci się udało, to teraz zmniejsz prędkość metronomu o 20 i spróbuj zrobić to samo. I następnie znowu to samo. Jeżeli udało ci się przy tej zmniejszonej prędkości, zmniejsz o kolejne 20. Zauważysz, że im wolniejszy metronom, tym to ćwiczenie jest trudniejsze, bo musisz w głowie liczyć sobie pomiędzy biciami metronomu. Jeżeli będziesz w stanie to zrobić bardzo wolno, na przykład 50, 40, 30, idealnie. Ćwicz. Ok, do kolejnego ćwiczenia bierzecie już gitarę i przyda wam się kostka. Będzie to ćwiczenie dla prawej ręki, tak zwany alternate picking. Dobrze, w tym ćwiczeniu chodzi o to, żeby naprzemiennie uderzać kostką w górę i w dół, w górę i w dół. Wyciszam struny, kładąc lewą rękę na gryfie, żeby po prostu nie wybrzmiewały. Chciałbym, żebyście robili tak przez minutę na każdej strunie na początek. Najlepiej do metronomu. Z czasem oczywiście możecie zwiększać sobie tempo metronomu, żeby po prostu grać szybciej. Im szybciej będziecie ćwiczyć, tym szybciej się nauczycie, wbrew tej takiej ogólnej opinii, że powinno się ćwiczyć wolno, żeby grać szybko, to tak naprawdę trzeba próbować przełamać się z prędkością, żeby iść dalej. Czy to miało sens? Tak. Tak. Dobrze, jako druga część tego ćwiczenia chciałbym, żebyście grali flażolety, czyli dotykacie lekko strun nad 12 progiem. W taki sposób. I chciałbym, żebyście grali po 8 sztuk na każdej strunie. Oczywiście najlepiej do metronomu. Kolejne ćwiczenie to klasyczny pająk, czyli będziemy kładli palce po kolei na progach. Ok, zaczniemy sobie na 7 progu i gramy po kolei palcami. 7, 8, 9 i 10 próg na każdej ze strun. Dodatkowo chciałbym, żebyście robili to techniką alternate picking. Oczywiście najlepiej do metronomu. Zacznijcie powoli i stopniowo zwiększajcie sobie tempo. Kolejne ćwiczenie będzie dotyczyło techniki hammer-on oraz pull-off. Ma to za zadanie wzmocnić wasze palce przy naciskaniu na progi. Możecie zacząć w dowolnym miejscu, ja lubię zaczynać na 5 progu. I wykonujecie hammer-on, następnie pull-off. Najdłużej jak to możliwe na każdym z progów dla każdego z palców, czyli mniej więcej tak. Starajcie się, żeby dźwięki brzmiały równo i żeby były w miarę tej samej głośności. Jeżeli nie są, to oznacza, że dalej musicie ćwiczyć. Sprawdziłem statystyki i okazuje się, że prawie 90% z was, którzy mnie oglądają, nie subskrybuje mojego kanału. Rozważ zostawienie subskrypcji, jeżeli chcesz więcej takich lekcji jak ta dzisiejsza. Bardzo mi to pomoże. Liczę, że do końca roku zrobimy 5000 subskrypcji.
Teraz połączymy sobie poprzednie ćwiczenie z pająkiem. Oznacza to, że zaczynamy w tym samym miejscu, może być na siódmym progu, z tym, że za pomocą kostki uderzamy tylko pierwszy dźwięk, pozostałe wykonujemy za pomocą techniki hammer-on. Wydaje się proste, nie jest. Okej, czas chyba na najbardziej frustrujące z ćwiczeń, czyli ćwiczenie podciągania. Tutaj niezwykle ważne jest podciągnięcie do odpowiedniego dźwięku. Żeby sprawdzić, jaki to ma być dźwięk, wybierzmy sobie strunę B, na przykład próg 15. Chcemy go podciągnąć do dźwięku na progu 17. Do tego dźwięku. Więc gramy ten dźwięk na progu 17 i próbujemy znaleźć go za pomocą podciągania na progu 15. Popróbujcie i pokombinujcie również z innymi progami. I ostatnie ćwiczenie na dziś to ćwiczenie dla waszej lewej, ale również dla waszej prawej ręki, czyli w tym momencie odkładacie kostkę i przechodzimy do gry palcami. Tutaj rozegramy sobie podobną sekwencję do tej z filmiku o ćwiczeniu waszego kciuka. Palec wskazujący ląduje na 9 progu na strunie A, palec serdeczny na 11 progu na strunie G oraz środkowy na 10 progu na strunie B. I gramy dźwięki po 4, czyli najpierw uderza kciuk, następnie palec wskazujący prawej ręki i palec środkowy. Kończymy palcem wskazującym. Następnie zmieniamy pozycję i mamy 7 próg na strunie A oraz 9 na strunach G oraz B. Następnie przechodzimy znowu 2 progi w dół. I teraz całą tą sekwencję powtarzamy sobie w kółko, grając po 4 dźwięki. I z dzisiejszych ćwiczeń to by było na tyle. Dzięki, miłego ćwiczenia.